Psik, 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 psik. Pac, 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 pac. No cześć. Witajcie. Przychodzę do Was z takim tutorialem makijażowym, o którym mnie prosiliście. Ja wiem, jak to brzmi. Prosicie youtuberkę o zrobienie jakiegoś filmiku, powiedzenie o czymś. I pewnie w ogóle tak nie jest. Nikt się jej o to nie pytał, nawet rodzina. Natomiast faktycznie w tym wypadku tak było. Prosiliście mnie o nagranie jakiegoś tutorialu. Nie czuję się może na tyle na siłach, bo nie jestem jakąś wizażystką, make-up artist, ani nic w tym rodzaju, aczkolwiek jakoś tam metodą prób i błędów się maluję i czasem nie wychodzi tak tragicznie. Wobec tego przychodzę do Was z tutorialem makijażowym, a raczej po prostu takim makijażem, który zrobiłam przy okazji nagrywania ostatniego filmu z, może nie ostatniego, przedostatniego, z nowościami Eveline. Także tutaj macie ten makijaż, który tam widzieliście, tylko tak w trakcie wykonania z większą ilością przybitek z tym makijażem. Także jak tutaj widzicie, nakładam szybciutko podkład. Podkład no nie wygląda w zbliżeniu tak super, jak mi się wydawało. No nie wiem, czy to jest efekt kamery, czy po prostu faktycznie tak wyglądało. No tutaj to widzicie znaczne moje zasinienia, zwłaszcza na powiekach i pod oczami. Używam serum z kofeiną, bo ktoś z Was wspomniał o tym, żebym zaczęła używać na te żyłki. Używam, bo on był w jednym z kalendarzy adwentowych, które otwierałam, jakoś tak się trafiło. Wobec tego używam tego serum, potem na to jeszcze kremu pod oczy i no nie wiem, no jakoś nie zauważyłam, żeby te żyłki się zmniejszyły, no bo mam po prostu płytko unacznioną cerę i te żyłki po prostu będzie widać. No raczej nie usunę żyłek. A też i nie pogrubię jakoś specjalnie skóry pod oczami, aczkolwiek może po prostu te zasinienia będą mniej widoczne. Tutaj nałożyłam korektor, jedynkę z Eveline, ten kamuflaż, który jest bardzo żółty, ale na tym filmiku jakoś tak tragicznie nie wygląda i tak jak już mówiłam na tamtym filmiku, że się chyba zestresował ten korektor, że będę go oceniać i zachował się jak trzeba, aczkolwiek nie jest to korektor, po który sięgam w pierwszej kolejności, malując się chociażby rano do pracy, bo mimo wszystko ta żółtość tego korektora jakoś tak się wybija strasznie i może dlatego, że tutaj akurat moja cera wygląda na żółtą, bo te proporcje rozjaśniacza z Hehan i podkładu podkładu Eveline sprawiły, że może ta cera jest zbyt żółta. To też się przekrwione oczy, wiecie, praca przed komputerem 8 godzin co najmniej, potem jeszcze siedzę w domu, także no mam trochę czerwone te oczy. A tutaj nakładam z prędkością światła puder z Bell standardowo, ten, który jest dostępny w Biedronkach, ten taki transparentny kolor. A tutaj dalej nakładam pod oczy puder z Hehan, ten taki, który sprawia, że wiele osób albo go kocha, albo nienawidzi, bo jest rozświetlający. Natomiast ja tutaj, wiecie, mam upodobanie akurat do niego i mi wszystko w nim odpowiada, sprawia, że nie wysusza strefy pod oczami, nie zbierają się w załamanie żadne produkty, które nakładam pod oczy, wobec tego jak dla mnie super. Teraz brwi, które są bardzo u mnie rzadkie, aczkolwiek dawno ich w ogóle nie wyrywałam, tam wiecie, jakichś odrastających włosków, więc mam nadzieję, że kiedyś one mi się jakoś tam zagęszczą i będę z tego mogła stworzyć jakiś taki bardziej fluffy look. I póki co dorysowuję te brwi kredką z Vibo i mi akurat ta kredka odpowiada, ona jest faktycznie dosyć twarda, ale jakoś tak dobrze sunie po brwiach i dobrze je dorysowuje. Potem uzupełniam jeszcze kredką z Kobo, taką brązową, którą kiedyś dorwałam na mega promce za 2 zł, bo była wyprzedawana, bo była zmieniana szata graficzna. A tutaj mam to, używam z Benefitu akurat taki żel, który też był w jednym z kalendarzy. No i oczy. Oczy chciałam pomalować tak na czerwono-zielono, bym powiedziała. I tutaj nakładam wszelkie możliwe cienie w odcieniach czerwieni.
Jeden to jest faktycznie czerwony, ale on jakoś tak na tych moich zaczerwienionych powiekach wygląda na taki czerwono-różowy, bym powiedziała. No i tak nakładam, nakładam, no wiecie. Tak jak widać, no wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samą technikę nakładania, to ja wypracowałam po prostu swoją jakąś tam ze względu na mój układ oka. Nie jest to może taka książkowa, podręcznikowa technika, aczkolwiek u mnie w miarę się sprawdza, ja mam głęboko osadzone oczy. No i tak jak widać, tak sobie je maluję. Nie lubię za bardzo wychodzić poza obręb oka i robić tak zwaną jaskółkę, bo wtedy mam wrażenie, że te oczy jakoś dziwnie wyglądają. Tutaj oczywiście, jak widzicie, wyszłam poza kontur, także musiałam to skorygować takim cielistym cieniem. Często to robię, bo nie jestem profesjonalną make-upistką, także zdarza mi się coś tam malnąć nie tak. No i tutaj już wypełniam, to bodajże jest też taki ceglany kolor z Inglota, więc gdzieś tam w zewnętrznych kącikach, potem jeszcze dam jeszcze ciemniejszego i na koniec wykończę to eyelinerem. Też z Eveline, no bo wiecie, to akurat makijaż tworzony tą marką. Tak gwoli takiej opinii, oceny. Ja Eveline ogólnie szanuję jako markę, zwłaszcza, że teraz idą w kierunku takich naturalnych kosmetyków, także tym bardziej na plus. Nie jest to droga marka i kosmetyki są naprawdę dobre. Nie używam na tyle kosmetyków z wyższych półek, żeby jakoś tam je porównać czy zestawić. Wobec tego, no wiecie, jak na taką kieszeń normalnego człowieka, wydaje mi się, że to jest marka naprawdę godna uwagi. No i na spód dosyć takim szerokim pędzlem, to jest akurat pędzel z Hebe i naprawdę szanuję pędzle z Hebe, bo są dobrej jakości i akurat ten pędzelek mi służy już od co najmniej 2 lat, jak nie więcej, i nic się z nim nie dzieje, myślę, że posłuży mi nawet i z 5. No i tutaj nakładam bazę z NYXa pod cienie, aczkolwiek nie pod pigment, bo nie kupiłam bazy pod pigment z racji tego, że nie pomyślałam, że kiedykolwiek będzie mi potrzebna baza pod pigment, że kiedykolwiek będę używała takich cieni, pigmentów. Natomiast ta, którą mam, w miarę się sprawdza. No i tutaj tylko dokładam palcem, no bo wiecie, tego typu cienie, a to jest akurat pigment z Kobo, lubią być nakładane palcami, tak czy siak. Także tutaj jakieś tam wykończenie, brązowy cień bodajże, żeby to jakoś tam przyciemnić w kąciku. No i tutaj troszeczkę jeszcze dokładam bazy, żeby potem przykleić ten, może nie ten, bo chyba dałam inny, dałam chyba jakiś rozświetlacz, ale tym samym pędzelkiem, więc mógł się jakoś wymieszać kolorystycznie z tym poprzednim. No i eyeliner. Nie jestem mistrzem w robieniu kresek, ale tutaj akurat nie poszło jakoś tragicznie, więc chwała mi za to, może dlatego robiłam tak długo ten makijaż, bo wiecie, widziałam, że to będzie nagrywane, widziałam, że wam to puszczę i trochę się cykałam, żeby potem nie korygować czegoś na boku. A tutaj wypełniam tą taką górną linię wodną rzęs czarną kredką, która była w kalendarzu, też jednym z kalendarzy Lord and Barry, może ktoś kojarzy, jak sobie śpiewałam Lord and Barry. I teraz baza wjeżdża pod tusz standardowo z Eveline. Próbowałam też takiej drugiej bazy pod tusz z Eveline, ale akurat ta biało-zielona mi odpowiada w 100%. Te rzęsy są ładnie rozdzielone i potem ten tusz też ładniej wygląda na rzęsach. No i tutaj daję sobie bronzer. Bronzer, akurat ja nie żałuję bronzerów, ja uwielbiam bronzery, może dlatego, że mam taki układ twarzy, a nie inny. No i te bronzery po prostu mi pasują. Ja wiem, że są osoby, którym wystarczy tylko róż i przepięknie wyglądają. No ja tutaj troszeczkę konturuję swoją twarz, bo lubię po prostu. I wydaje mi się, że nabiera ona takiego wyrazu. Tutaj też nos konturuję, na co dzień w życiu nosa nie konturuję, ale no wiecie, na potrzeby filmiku trochę konturuję, bo on jest miejscami taki szerokawy, jeżeli takie słowo jest poprawne stylistycznie. No i tuż do rzęs, który już mówiłam, że jest sztosem i świetnie się sprawdza na co dzień i na wyjście. To jest akurat jedna warstwa, a zobaczcie, jak pięknie rozdzielił te rzęsy i wydłużył. Także ja jestem w nim zakochana
I ogólnie Evelyn ma bardzo dobre tusze do rzęs. Tutaj sobie szybciutko temperuję kredkę i standardowo, bo ja częściej używam kredek do ust, aniżeli jakichś pomadek, robię obrys. Tutaj nie wypełniałam całości ust, aczkolwiek mogłam, trochę żałuję. A potem nakładam oczywiście jakieś miny, no wiecie, fancy, musi to jakoś wyglądać. Nakładam błyszczyk i błyszczyk też już tutaj taka aktualizacja, mogę powiedzieć, że jest naprawdę świetny i odkąd go używam, a zdarza mi się używać go, no nie wiem, co drugi dzień na przykład, czy po prostu raz dziennie, sprawił, że moje usta nie są suche, co było po prostu zmorą. Czegokolwiek bym nie używała, jak często, one zawsze były suche. A w tym momencie, dzięki temu błyszczykowi, może tego, że ma i olejek rycynowy, i witaminy, i co tam jeszcze? I chyba kwas hialuronowy, bodajże. No to sprawia, że chyba tak jakoś dobrze działa na moją skórę. Ust, chciałam powiedzieć, czyli usta. Tutaj w języku mimów oznaczało to, że róż, którego teraz użyję, jest przecudowny i utrzymuję, że jest to chyba produkt roku. Jest to Charlotte Makeup Bio róż do policzków w kolorze takiego koralowego różu. Tutaj cyk, 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 moim połamanym pędzlem, akurat to jest pędzel z AliExpress, ale jest na tyle dobry, bo to jest włosie naturalne, chyba z kozy bodajże. Ładnie nabiera każdy produkt i lubię naprawdę używać go do różu. Tutaj jeszcze tak daję ten żółty puder z Kobo, profesjonalne nazewnictwo, ten taki brightening powder z Kobo i daję tutaj, żeby tak podkreślić to konturowanie i ewentualnie skorygować jakieś takie niedociągnięcia. I ostatecznie nakładam też rozświetlacz z Becky, bo też wyjęłam go z kalendarza któregoś, nie powiem którego. Jeżeli nie oglądaliście wszystkich, to obejrzyjcie. No i nakładam, może jakiś tam super tafli nie robi, aczkolwiek bardzo ładny efekt, taki nienachalny, a jednak rozświetlający. I na górną wargę, a jakże, mimo że górna warga jest jakaś taka odstająca u mnie, to wiecie, na górną wargę trzeba dać. No i tutaj takie fancy minki i zaraz będę się żegnać, także dziękuję Wam za dzisiejszy filmik i do zobaczenia w następnym. Na razie!